mecz przed wami z mistrzem Polski, Betard Spartą Wrocław. Siódme miejsce zajmuje ten zespół. Teoretycznie dwa najsłabsze zespoły się spotykają ze sobą, ale to chyba tylko teoria. Tak się poukładało. Ale rywal jest mocny i będzie ciężko na pewno. Czego można się spodziewać? No bo jednak gdzieś tam chcecie wygrać na pewno jakiś jeden mecz. Co musi się stać właśnie, żeby Beniaminek pokonał mistrza? No punktów. Punktów nam brakuje na razie. Także będziemy się starać, żeby ich było więcej. I nie wiem, jaka bariera punktowa jest w Ostrowie. 39. Także no będziemy się starać, żeby 40 pękło. No 46 do wygrania. No nie, żartuję. No wiadomo, że nam punktów brakuje, ale będziemy walczyć. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To musi być taki mecz, że wszystkim wszystko wyjdzie, bo tak naprawdę zawsze jak ty pojedziesz, to Oli trochę gorzej i odwrotnie czasami. No dobrze by się złożyło, byśmy się wszyscy jakoś punktowo poukładali w tym meczu i to nam może dać zwycięstwo. Better Sparta Wrocław to niesamowici liderzy Maciej Janowski, tej Łofiny, ale tak naprawdę nazwiska nie jeżdżą. Łofinen też jest chyba daleki od optymalnej formy. No to już wymieniłeś całą drużynę praktycznie, no bo to taki absurd mamy w polskiej lidze, że po 7 czy 8 razy już jeżdżą, także no trzech zawodników plus Kowalski, bo on też tak dobrze zaczął jechać. No zobaczymy wszystko jutro. Gleb Czugunow wraca też po kontuzji, ty sam wiesz, jak to się wraca też po urazach, to chyba nie jest łatwe zadanie. Nie wiem, co on miał, no ale jeżeli wraca po dwóch tygodniach, to zawsze jest taki, wiesz, gdzieś coś ciągnie zawsze pod skórą. A ty już dobrze się czujesz? Wszystko już komfortowo na motocyklu, czy jeszcze? Dajemy radę.